Pokój dobro. Niesienie krzyża to jest dzisiaj zadanie dla nas: do tego, żeby spojrzeć na słowo, które jest trochę odpychające, bo nie dość, że mówię o niesieniu krzyża, chociaż może nie o niesieniu. Pan Jezus dosłownie w Ewangelii mówi, kto nie bierze swego krzyża, ale potem dodaje, a idzie za mną, czyli chodzi o to, żeby iść za nim. Po wzięciu krzyża, no to wiadomo, że go nie zostawimy gdzieś na parkingu, tylko niesiemy go ze sobą. Stąd to niesienie krzyża jest trochę odpychające dla nas, bo kojarzymy to z cierpieniem, z trudem, z ciężarem. To jest brzemię, które nie tylko jest ciężkie, czyli wymaga wiele siły, żeby je targać, ale też jest niewygodne, nieporęczne. Problemem krzyża jest nie tylko to, że jest. Trudny do zniesienia, ale jest też trudny do niesienia, czyli mm, trzeba nieraz mocno się napracować, nakombinować, żeby jakoś w ogóle go unieść, dźwignąć, targać ze sobą. Ale to jest dopiero połowa problemu dzisiejszej Ewangelii, bo druga połowa, czy właściwie pierwsza połowa, bo tego się zaczyna, to jest pewien problem z relacjami. Pan Jezus mówi, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. No i potem dodaje jeszcze te relacje w drugą stronę o, o dzieciach. Czy w ogóle możemy rozszerzyć to na inne relacje? Bo ma się rozumieć, że te, które Pan Jezus podaje, to przede wszystkim są te najbliższe nam, te, które są najbardziej dla nas naturalne. Coś, co po prostu jest w naszym sercu. Miłość do rodziców, miłość do dzieci. To są rzeczy wypływające z krwi, czy jakby w nas po prostu są, tak jak krew płynąca w żyłach. Ale to jest też coś więcej, ponieważ miłość rodziców jest także zamknięta w przykazaniu jest, jest formą przykazania. I dla uszu tych, którzy tych słów Jezusa słuchali, dla jego współczesnych, mogło być to słowo bardziej jeszcze szokujące i odpychające niż dla nas. Bo dla Żydów czwarte przykazanie jest najważniejszym przykazaniem po tych dotyczących Pana Boga. Tak to było graficznie przedstawione. Na pierwszej tablicy przykazań, którą, które Mojżesz otrzymał od Pana Boga na górze Synaj, były przykazania te trzy dotyczące Pana Boga, na drugiej tablicy przykazania dotyczące człowieka rozpoczynające się od kolejno licząc czwartego, czyli czci ojca swego i matkę swoją kocha ich bądź dla nich wsparciem, pomocą, więc. To jest pierwsze przykazanie z tej listy grupy dotyczących ludzi. Stąd po przykazaniach mówiących o Panu Bogu, zobowiązujących nas do kochania, czczenia Pana Boga i stawiania go na pierwszym miejscu, zaraz jest przykazanie mówiące o ludziach, czyli o rodzicach. Więc jeśli Jezus mówi, kto kocha rodziców bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Wygląda to trochę na to, jakby Pan Jezus. Nie lubił, kiedy ktoś kocha rodziców, kiedy ktoś ich czci czy kocha. Tak jakby, co, był zazdrosny? Albo jakby miłość do rodziców przeszkadzała w tym, żeby kochać Jezusa czy iść za nim. Więc trzeba byłoby wyrzucić miłość do rodziców, żeby móc kochać Pana Jezusa. Oliwy do ognia dolewa jeszcze wersja Łukasza, bo to jest Ewangelia Mateusza, a Łukasz jeszcze dosadniej mówi, że mamy mieć w nienawiści ojca i matkę. Nie rozważamy tego szczegółowo. Co nieco mówię o tym w przygotowaniu do dzisiejszej liturgii słowa. Zawsze w piątek, co dwa tygodnie mamy daje słowo przygotowanie, gdzie omawiamy. Czytania, które pojawiają się w niedzielnej liturgii Słowa, nie od strony takiej duchowej, tak jak teraz, ale bardziej wskazując na kontekst społeczny, kulturowy, historyczny, językowy, więc od tej strony staramy się to słowo troszkę rozgryźć, żeby łatwiej było potem je przyjąć już w niedzielę na liturgii, czy kiedy. Ktoś sam sobie je rozważa powiedzmy w sobotę przed Muszą Świętą Niedzielną, czy, czy też wraca do tego słowa potem, po, po usłyszanym kazaniu. Więc tam trochę szerzej to rozważam i tutaj już nie będę do tego wracał. Niemniej jednak jest oczywiście fałszywym spojrzenie mówiące, że Chrystus odrzuca miłość do rodziców. To nieprawda. W niejednym miejscu w Ewangelii powołuje się na to przykazanie. Co więcej, mówi, że jest ono także konieczne do tego, by być zbawionym. No, tak jak zachowywanie każdego innego przykazania. Czy też wypomina Żydom, że wprowadzają sobie swoje ludzkie jakieś prawa, którymi znoszą przykazanie, które dał Pan Bóg, właśnie dotyczące miłości rodziców, które w formie. Praktycznej miałoby się jawić jako wsparcie, na przykład finansowe dla nich. O tym dokładnie Pan Jezus mówi. To, to można sobie zerknąć do, do Ewangelii. Co więc jest z tym dzisiejszym przykazaniem? O co Panu Jezusowi chodzi? Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I potem jest to dodanie o krzyżu: kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Musimy tutaj spojrzeć nie tyle na sam ten tekst, na to, co nam podpowiadają emocje, kiedy słyszymy takie słowa, bo, bo się buntujemy, trochę burzymy się, mówiąc, co niemożliwe, że Jezus tak mówi, to, jest, to, to nie tak. Może złe tłumaczenie, albo coś tam. Nie, nie, tłumaczenie jest ładne i wszystko gra. Chodzi o sprawę podstawową. W tym fragmencie Ewangelii mamy zobaczyć, kim jest Jezus. Czyli mamy widzieć w Nim tego, kim On jest? Kim jest w takim razie? Jezus jest Bogiem, jest Panem, który daje nam wszystko, daje nam życie. Od Niego wszystko pochodzi. I kochanie Go na pierwszym miejscu jest niczym innym jak rozpoznanie w Nim Boga. Rozpoznanie w Nim tego, którego mamy kochać całym sercem, całym umysłem, całą mocą, całym życiem, wszystkimi wspomnieniami, wszystkimi marzeniami. Wszystkimi naszymi pragnieniami. W tych wszystkich sferach ma być na pierwszym miejscu. I on nie wymaga tego dlatego, że jest zazdrosny tak po ludzku, że chce wyeliminować wszelkich przeciwników, kto, kogoś, kto mógłby zabrać trochę naszej miłości, a przez to on byłby mniej kochany. Nic z tych rzeczy. Bóg jest zazdrosny, bo tak nieraz jest określany w Starym Testamencie, yy, Pan Bóg. Jest zazdrosny w tym sensie, że jeśli my go kochamy całym sercem. To On wszystko inne nam daje, to On wtedy oczyszcza wszystko inne. Relacje, które mamy z innymi ludźmi, one nie są złe, ale mogą zajmować miejsce Pana Boga, mogą wchodzić jakby w tę sferę, która jest dla Niego. I w czym jest problem w takiej sytuacji? No w tym, że jeśli kogoś postawimy w miejscu Pana Boga w naszym sercu, a dzieje się to dosyć często, wtedy przestajemy doświadczać miłości Pana Boga. Wtedy przestajemy odczuwać wręcz jego obecność. I kiedy prędzej czy później, bo tak się dzieje, jesteśmy zranieni w relacjach z drugim człowiekiem, nawet w relacji z tym, kogo bardzo kochamy, a tego, kogo bardzo kochamy, przed nim otwieramy nasze serce najmocniej, wyłączamy mechanizmy obronne, takie jakie mamy przeciwko innym, i wtedy ta osoba najłatwiej i najgłębiej może nas zranić. Bardzo często do tego dochodzi, jest to też naturalne. Że ranimy się nawzajem. Nie ze złych intencji, nie dlatego, że chcemy zniszczyć drugą osobę, ale dlatego, że nie znamy się do końca, nie znamy samych siebie do końca. Więc, mając dobre intencje, pragnąc dobra dla drugiej osoby, coś tam robiąc, coś planując, coś mówiąc, możemy ją zranić. Nawet nie chcący, ale rana jest już prawdziwa. Nasze złe intencje nie są prawdziwe, bo, bo ktoś powie o, tu, bo, tu jesteś złośliwy. Nieprawda. Miałem dobre intencje, ale nawet dobre intencje mogą powodować szczere, prawdziwe, bardzo bolesne rany. I teraz, jeżeli ta osoba zajmuje miejsce Jezusa, jeśli my pozwoliliśmy jej wejść na nie swoje miejsce w naszym sercu, wtedy to zranienie będzie bezradne, bo nie odczuwamy miłości Pana Boga. Nie pozwalamy Mu działać w nas. I na tym polega ambaras. To się dobrze rymuje nawet. Działa w nas, a to jest ambaras, proszę Państwa. Czyli Chrystus chce nas przed tym obronić, w jaki sposób to zrobić? No właśnie w taki, żeby dać Mu miejsce pierwsze w naszym sercu. Ale jak on przyjdzie, to mi wszystko zabierze. Yy, a kto ci to powiedział? Znaczy, jakby skąd masz takie doświadczenie, że Chrystus jest głównym zabieraczem kosmosu? Po prostu urodził się, przyszedł na ten świat, żeby zabierać, bo mu brakowało czegoś tam w niebie po prostu i przyszedł, żeby ci to zabrać i się cieszyć potem, w kącie się schować i zjeść na przykład, jakby ktoś miał z marcepana Pana coś i nie chciał się tym podzielić, więc chowa się w łazience, zamyka drzwi, i światło, szybko zjada, żeby nikt mu nie zabrał albo żeby nikt go nie poprosił, bo będzie mógł głupio nie oddać. To tak Pan Jezus postępuje według ciebie, to gratuluję ci wizji Pana Jezusa. Może czas w takim razie spojrzeć na niego realnie, a nie bajkowo, a nie właśnie w sposób taki, że jest zjadaczem marcepanów. Czemu to nie jest tytuł dzisiejszego rozja rozjadania? No, właśnie rozjadania. Chciałbym dzisiaj przedstawić, daję słowo nasze rozjadanie. Rozjadanie marcepanu. Przecież Chrystus przyszedł, żeby ci dać życie, wszystko, a nie zabrać. Jeśli zabiera, to to, co tobie przeszkadza, odkryć to, kim on jest i tym samym przyjąć od niego dary. I to widzimy bardzo wyraźnie dzisiaj też w drugim czytaniu, kiedy pan, kiedy, święty, kiedy pan Paweł Starsu, święty zresztą, mówi o tym, że zostaliśmy zanurzeni w chrzest Chrystusa i tym samym zanurzeni w Jego śmierć. Chrystus umiera po to, żeby zabić śmierć. I kiedy z wstaje, przynosi nam życie. Im bardziej uczestniczymy w Jego życiu, tym bardziej tego doświadczamy. Im mniej dajemy mu miejsca w sercu, tym mniej może łaska w nas działać. I owszem, uczestniczymy w jego śmierci, w jego pogrzebaniu i w jego zmartwychwstaniu poprzez chrzest, który już najprawdopodobniej przyjęliśmy wiele lat temu. Ale jest możliwe, że nie chodzi nawet o sam sakrament w sensie tej ceremonii, która była przed laty, ale to na ile dzisiaj żyjesz łaską chrztu świętego. Bo jeśli nie żyjesz za bardzo, czyli nie pamiętasz tego, co się stało, nie jesteś świadomy, świadoma tego, co się stało, czyli tego, co chrzest oznacza. I tak jak Paweł mówi, no to rozumiejcie, to w ostatnim zdaniu pierwszego czytania, tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu i żyjecie, żyjecie zaś dla Boga w Jezusie Chrystusie, i też ten trzeci werset szóstego rozdziału listu do Rzymian zaczyna się, czyż nie wiecie, to nie czytamy tego w pierwszym czytaniu, bo, bo jest to jakby obcięte, ale, ale tak zaczyna się ten werset, więc możemy sobie go tutaj dodać, czy, czy nie jest wam wiadome, czy nie jesteście tego świadomi, że otrzymaliśmy chrzest, który zanurzył nas w Jezusa, w Jego śmierć. I jednocześnie w Jego zmartwychwstanie. Więc to są takie te, te pytania, czy, czy, czy mocne słowa Pawła. Rozumiejcie, czyż nie wiecie, przecież wierzymy, że z nim również żyć będziemy. Ale jeśli nie wierzymy, nie rozumiemy, nie wiemy, to łaska chrztu będzie w nas gdzieś tam zasypana, trochę tak jak źródło życiodajne, zasypane jest kamieniami i gdzieś tam kropeleczka, tylko się pojawia na kamieniu, który jest wilgotny i tyle. I tego nie da się pić, nie da się uratować życia spragnionemu. Tak jak mówi Ewangelia o tym podaniu kubka świeżej, żywej, zimnej wody. Potrzeba odsypać, odkryć, odnaleźć to źródło chrzcielne, może przez lata zasypane. Co to znaczy w praktyce? To znaczy uwierzyć na nowo, przypomnieć sobie, jakie są obietnice, które otrzymaliśmy na chrzcie. Myśmy nie mówili tych słów, mówili za, nie, za nas rodzice, kiedy szafarz, zwykle to było w czasie mszy święty, chociaż niekoniecznie, w każdym razie szafarz sakramentu, czy ten, który odprawiał Eucharystię, pytał, po, o co prosicie Kościół Boży, po co przynieśliście to dziecko do Kościoła, jaki jest wasz zamysł, jakie jest marzenie wasze dotyczące tego dziecka. I rodzice mówią, no my byśmy chcieli, żeby on był zbawiony, żeby był w niebie kiedyś. No to dobrze, mówi ksiądz, to sympatycznie robicie, bo to jest dobra droga. Czyli prosicie Kościół o chrzest dla dziecka, i przez chrzest wierzycie, że otwiera się dla niego droga do zbawienia, rozpoczyna się dla niego ta podróż do, do nieba, do Pana Jezusa. I tak jest, ale musimy do tego wracać, musimy sobie to przypominać. Trochę tak jak w pierwszym czytaniu, yy, prorok Elizeusz, jeden z najpotężniejszych proroków, uczeń Eliasza, pyta Szunemitkę, tę kobietę, yy, w której, u której się zatrzymuje, która. Z dobrego serca bezinteresownie urządziła mu czy zbudowała mu dom, pokój na, na piętrze w swoim domu. Prawdopodobnie na dachu, bo, bo domy były tak budowane, że tak był płaski, tam można było sobie poleżeć, odpocząć. Ona to zabudowuje, stawia ściany, stawia meble, to, to świadczy o wielkiej hojności, też o bogactwie, o zamożności tej rodziny, ale, ale przede wszystkim o jej sercu dobrym sercu, gotowym pomagać prorokowi. I on w takim razie pyta, co można taniej uczynić? I to jest pytanie, które my otrzymujemy. Czego, czego pragniesz? Co, co byś chciał osiągnąć? No, no chrzest właśnie. Proszę o chrzest. A dalej już patrząc, o życie wieczne, o zbawienie. Jezus mówi super, bardzo dobrze. Drogą do tego jest to, aby wziąć krzyż i iść za mną. Teraz dla uszu słuchacza Jezusa, w tamtych czasach, czy to był uczeń, czy to był ktokolwiek, ktoś, kto przyszedł słuchać tylko po to, żeby Jezusa złapać na jakimś słówku, to kiedy Jezus mówi: weź krzyż i idź za mną, to to jest obraz jednoznaczny. Wiadomo, że mowa jest tutaj o tym, że idzie się na śmierć, bo każdy, kto brał krzyż, czy to była poprzeczna belka najczęściej, czy, czy no, cały już krzyż, to oznaczało to jasno, że. Idziesz na śmierć i Rzymianie, którzy taką karę śmierci, ten, tę formę stosowali, nie, nie było możliwe, żeby kto rozpoczął tę drogę, gdzieś w połowie uciekł, na przykład, albo został ułaskawiony. Nie nie, no, już, już jest śmiercią. Wzięcie krzyża, czy tej belki, bo, bo później na miejscu kaźni ten pal pionowy już stał, i nasadzano y, 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 tę belkę poprzeczną, więc kto rozpoczął tę drogę, już był trupem. To, to jest już chodzący trup. Ktoś to już umarł praktycznie. I to też był rodzaj dodatkowego cierpienia, że skazaniec sam musiał nieść narzędzie swojej kaźni na, na miejsce wykonania wyroku. Zwykle odbywało się to też ulicami miast, tam gdzie ta osoba była jeszcze wydrwiona, była szkalowana, bo to wiadomo, przestępca sprawiedliwych, no to przecież tak się nie karało, to niemożliwe. No i w ten sposób no, dodatkowo dokładano jeszcze bólu tej, tej osobie. Ale jasne było, że to jest wyrok śmierci, że to jest zgoda na śmierć. I Chrystus, kiedy mówi o tym, to, to jest to ciekawe, bo jeszcze nie zapowiedział swojej śmierci, jeszcze nie mówił o swoim krzyżu, więc na razie trochę jakby w ciemno. Ale kiedy mówi za mną iść, to rozumiemy, że On pierwszy pójdzie, że nikomu nie pozwala iść przed sobą. On jest tym pasterzem, który idzie pierwszy, i za nim idą owce. On idzie ciemną doliną, a my idziemy za Nim. Więc On tę drogę przetarł dla nas i jest możliwe, żeby nią pójść za Chrystusem. I ona oznacza dla nas śmierć na razie nie tyle fizyczną, ile śmierć, umieranie dla siebie, dla swojej woli, wyrzekanie się, zapieranie się siebie, tak, żeby zostawić miejsce dla Jezusa. Bo to nie jest sport dla sportu. Chrystus nie każe nam cierpieć, bo lubi patrzeć, kiedy umieramy, albo Bo mówi, cierpienie nie jest dobre, ale wiecie, dobrze, jest tak pocierpieć, bo ono uszlachetnia cierpienie. No nie, Pan Jezus nie robi tego w ten sposób. Nasze zapieranie się siebie, wyrzekanie się siebie, odmawianie sobie pierwszego miejsca, odmawianie sobie roli Boga w życiu, czyli nie ja decyduję o wszystkim, jest po prostu daniem miejsca Jemu, jest zrobieniem miejsca na łaskę, na to, żeby On mógł działać. I o tym też mówi to wezwanie, żeby kochać Jego bardziej niż tych, których kochamy w sposób naturalny, których chce nam się kochać. Osoby, które, które lubimy, które są dla nas przyjazne. Zatem to słowo dzisiaj jest trudne, oczywiście, ale ono wzywa nas do tego, żeby zobaczyć, że jest możliwe zrobić jeszcze więcej miejsca Jezusowi w naszym życiu. I to niesienie krzyża, widziane tylko oczami kogoś przestraszonego, kogoś, kto nie ma relacji z Jezusem, jasne, jest męką, jest, jest katorgo, jest wezwaniem do absurdu. Ale jeśli mamy relację z Jezusem mocniejszą niż z innymi, niż z ludźmi, Wtedy, w gruncie rzeczy, to niesienie krzyża staje się okazją, żeby być przy nim. To fantastycznie Jezus pokazuje jeszcze później w Ewangelii, kiedy tam jest mowa najpierw mówi o krzyżu, o cierpieniu, ale potem, w drugiej części Ewangelii, pokazuje, że być uczniem to jest też korzystać z przywilejów, znaczy też mieć. Pocieszenia, mieć momenty wytchnienia, kiedy ludzie będą nas przyjmować ze względu na Jezusa, będą pomagać. Więc to, to też pokazuje i mówi, że kto was przyjmuje, ten mnie przyjmuje. To jest ta bardzo tajemnicza zapowiedź intymnej relacji z uczniem. I uczeń będzie szedł sam, w sensie takim, że Jezus, tak jak my na przykład dzisiaj idziemy głosić Jezusa, czy mówić o Nim, Świadczyć o Nim, to przecież nie ma Go fizycznie z nami, w sensie takim nie widzimy Go, tak jak widzieli Go uczniowie w Ewangelii. Ale On mówi: A jeśli Was przyjmą, to i mnie przyjmą czyli ja będę z Wami. Ze względu na Was przyjmą mnie więc ja jestem z Wami. To jest ta tajemnicza obecność Pana Jezusa. Jego obietnica absolutnie mocna że, że nie zostawi nas. Że będzie tak jak będzie przychodził do ludzi, którzy nas przyjmą ze względu na to, że jesteśmy jego uczniami, to z nami będzie cały czas. To jest bardzo, bardzo umacniające. Szczególnie w świetle tych, tego wstępu o krzyżu, o wyrzekaniu się, o, o niekochaniu bliskich, tak jak, mocno jak, jak kochaniu Jezusa. To jest, to jest cudowna zapowiedź, i to też gasi nasz strach, nasze niepokoje. Jest tutaj bardzo y, też kilka ciekawych rzeczy, y, y, choćby w pierwszym czytaniu, dotyczących umierania dla Grzechu. Umarliście dla Grzechu, mówi święty Paweł, to znaczy, możecie już iść za mną. Grzech nie będzie was obciążał, nie będzie was chwytał i trzymał i ściągał z powrotem. Bo jesteście tak, jakby martwi dla niego, ale tak też postępujcie, jako martwi wobec grzechu, niezainteresowani grzechem. To nie znaczy, że nie będziecie grzeszyć, że nie będzie upadków, że nie, nie będzie pokus, że nie będziecie odczuwać swoich słabości. Będziecie, ale grzech nie jest już waszym panem. On nie jest już kimś, kto was więzi. Nie jesteście jego niewolnikami. Swoją drogą ciekawe, że Paweł mówiąc o nas i, i o tym, że umarliśmy dla grzechu, dokładnie te same słowa stosuje wobec Pana Jezusa, że on umarł dla grzechu. Ciekawe, co to znaczy? Czy Chrystus umarł dla grzechu, żeby już więcej nie grzeszyć? Nie, no ale to on chyba zdaje się w ogóle grzechu nie miał. On jest Bogiem, więc to jak co masz na myśli święty Pawle? To też rozważamy szerzej, w, Daje słowo przygotowanie, te, te pewne kruczki językowe, które tutaj są zawarte. Ale trzeba pamiętać, że Paweł nie powiedział, że grzech umarł dla was, więc teraz hulaj dusza, piekła nie ma, róbcie sobie co chcecie, a i tak będziecie zbawieni, hej ho. Nie, tego nie powiedział. Powiedział, że wy umarliście dla grzechu, więc mamy postępować jako ci, którzy umarli z Chrystusem i z Nim zmartwychwstali. Więc to niesienie krzyża też będzie u... to jest trudne słowo takie teologiczne, uobecnieniem, uaktualnieniem. Znaczy, będzie się w tym pojawiało, w tym, kiedy będziemy nieśli krzyż, będzie wzrastała nasza siła wobec grzechu. To, że nie jesteśmy Jemu poddani, że, że w Chrystusie zwyciężyliśmy. To jest fantastyczna. Dobra nowina dla nas. I jeszcze ogłoszonka. Mianowicie dzisiaj jeszcze wieczorem o godzinie 19.30 kolejne y, spotkanie uwielbienie z modlitwą o uwolnienie. Możliwe, że kilka minut się to opóźni, y, więc proszę łaskawie cierpliwie poczekać, ale chwilę po 19.30 ta modlitwa będzie. W przyszłym tygodniu poniedzieli najprawdopodobniej jej nie będzie, chyba, że będzie, ale to zobaczymy. Na razie plany są takie, że chyba nie dopiero później. Cóż jeszcze? Rekolekcje. Rekolekcje weekendowe na Zoomie. Tym razem będą one nie za tydzień, tak jak zwykle to bywało, że są w cyklu co dwutygodniowym. Teraz będą za trzy tygodnie, czyli to będzie już muszę sprawdzić dokładnie, żeby nie pomajtać. 3 lipca się rozpoczną one. Dobrze mówię? Tak, w piątek 3 lipca do niedzieli. Nie, pardon, właśnie źle mówię. 10-12 lipca. O, teraz to się zgadza. 10-12 lipca będą te rekolekcje na, na Zoomie i to będzie to są rekolekcje ramiona Jakuba, czyli o tym jak pokochać historię swojego życia, jak nie bać się swojej przeszłości, jak lubić swoje życie. Później drugą część prawdopodobnie zrobimy za jakiś czas, czyli ostatnia noc Izaaka, To są rekolekcje z kolei o przebaczeniu, jak przebaczać. I za takim razie, chyba za trzy tygodnie, prawdopodobnie, chyba że zobaczymy, może to będzie jakoś inaczej, to jeszcze też ogłosimy kolejne spotkanie, przygotowanie. Daję słowo przygotowanie, czyli to szczegółowe rozważenie liturgii słowa. Myślę szybko, czy coś jeszcze miałem dodać? Rekolekcje, uwielbienie z modlitwą o uzdrowienie, o uwolnienie. To chyba tyle. Jak się coś przypomni, to jeszcze kiedyś to dodamy. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkie informacje możecie znaleźć na stronie franciszkanie.tv, tv i na naszym Facebooku. Jeśli ktoś chciałby otrzymywać na maila te wszystkie wiadomości dotyczące rekolekcji, spotkań tego tamtego, to najlepiej sobie najlepiej się zapisać na newsletter na stronie franciszkanie.tv na górze i tam i wtedy można będzie wszystkie nowości na maila dostawać. Jeśli ktoś chciałby wspomagać naszą posługę głoszenia słowa, czy w ogóle naszą działalność medialną, to można to zrobić, przekazując datek na stronie franciszkanie.tv, właśnie na górze po prawej stronie. Jest tam taka możliwość. To tyle, bardzo serdecznie dziękuję. A jeszcze, gdyby ktoś chciał, właśnie przypomniało mi się, jutro robimy też transmisję o godzinie 10. W Ostrudzie zmienia się proboszcz. Ojciec Robert, który był proboszczem 4, 4 lata w naszej parafii, przenosi się do Lemborka. tam będzie proboszczem. O 10.00 jest msza, będziemy dziękować Panu Bogu za jego posługę i będziemy ją transmitować. Gdyby ktoś chciał, na Facebooku można oglądać, czy też na stronie ostruda.franciszkanie.pl. Dziękuję uprzejmie, pokój i dobro. Chyba wszystko powiedziałem, prawda? Nie wiadomo. No jak nie to, yy, to, to co? No, to nic.